Dobra, myślę, skoro jestem tutaj, myślę, od razu pójdę do tego resortu. Też w tych godzinach jest tylko 8 graczy na serwerze. 8 graczy. Co nie znaczy, że tych 8 nie spotkam. Bo tak naprawdę, ile tutaj mamy wiosek? Co to jest w ogóle? Niby taka wioska, ale tak z nazwami to mamy ile? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, coś takiego. No w każdym razie dużo mniej, prawda, niż na Czernorusi. No i te 8 osób może być na przykład u tradera, ktoś może być bardzo prawdopodobne w tym dużym mieście, ktoś może być w tym zoo, podobno jest fajny lud. Też nigdy nie byłem. Dałoby się odwiedzić. Ktoś do mnie walił, ty. No. Patrz, 8 osób, nie? Ktoś do mnie walił. Ej, no co jest? Kuźwa, no nie działa, co jest? Ping? Ktoś do mnie wali. Nie, ping, nie mogę w rękę wziąć. Patrz, ktoś do mnie wali, no. Ten gili zastrzelił właśnie jakiegoś gościa. Ja zupełnie nie mam co tutaj robić, więc. 8 osób na serwerze i akurat trafiłem na. Dałoby się zdjąć spodnie ogólnie, jeśli mogę. Te spodnie tragicznie rzucają się w oczy. Na pewnej może znajdę jakąś broń. Nie, jacket nie. Ale leginsy wezmę, choć nie wygląda to zbyt. A może nawet zbyt dobrze właśnie wygląda. Dobra, ciekawe co z tym gościem. Myślę, że no kampić nie będzie przy takiej ilości osób, więc może już sobie poszedł. Dziwne, że z takiego kurde piździka strzelał. Taki gość w gili. Teoretycznie zamożny. O, strzelba. Kurde, no nie mogę odpalić tego. Widoku, czy jest naładowana, czy nie. Nie widzę też swojego jedzenia, no dopiero na tabie. No dobra. Sleeping baga, czy brać? Ambiwalentne mam do tego podejście. 5-7 mam? Nie mam. Longhorn, tutaj wchodzi 308, no. Którego też nie mam. A, dźwięk z gry, dobra. Nie, to nie jest celowe. Rzeczywiście nie włączyłem tutaj. Gaming. Pochodzę sobie, czy działa? Działa, no. Powinno być słychać. I tak jest przyciszony dosyć mocno. Na 25%, ale. I cześć tak w ogóle. Amunicja do kałacha. Gram na Esekerze, na Rearmed EU. Na serwerze jest tylko 8 graczy, a przed chwilą właśnie spotkałem gościa, 11 graczy, który na moich oczach bestialsko zamordował jakiegoś bambika. Wybiorę każdy syf. Dobra, działa. O dziwo, wszystko mam nadzieję już. O, nawet te się pojawiły. O, wskaźniki. O, w takich miejscach nawet dziwnych leży lód. Ja na Esekerze to jest mój trzeci raz dopiero. Gdzieś na godzinowo to jest czwarta godzina. Chyba u tradera się strzelają. Albo piąta godzina na Esekerze. Jeszcze nie byłem w mieście. Nigdy. O, Glock, fajny gun. Do Glocka wchodzi 9-19, tak? Kurde, tak na widelcu. Aż tyle strzałów, to ewidentny jest bait jakiś. O, w dupę. Tu byłem? Byłem, nie? O, 9,19. 9 mm, no. A Glock, no, niezły. Niezły jest. Aha, właśnie, mam coś do cięcia, bo moje ulubione buty bym sobie zrobił. Mam. Jak nie. O nie, będę widział wejście. Najlepsze buty w całym DayZ. Historii. Proszę bardzo. Jakieś Nike, co to ma być? Żajebiście. A ten Glock, wywalę tego. Glock będzie moim drugim pistoletem. A tu mam jeszcze. Mocno uszkodzony, kurde, i to jest ten problem. Tu wchodzi coś innego, tu nie 9-19. No i tłumik. A to jest tłumik pistoletowy, to może wszedłby też do Glocka.
O kurde, tak. Ja pierniczę. Hitmana będę się bawił. Już nie wiem czemu, albo, ale Glockiem fajnie mi się strzela. Jakoś tak to kurde fajnie wlatuje. Chociaż nie chwalę dnia przed zachodem słońca jeszcze. Bo jeszcze do nikogo nie strzelałem dzisiaj. Spodnie mam fajne, to chyba nie będę zmieniał, nie? Wyłączę czat w grze, bo warto auta przeszukiwać, bo większość graczy jest leniwa. O, rope. Wiąże kogoś. A to jest. Wezmę, bo to może być do tego, co mam. Mocno uszkodzonego gana. O, maska. Pizza presto. O, przetestuję Glocka. Nabrałem trochę badziewia. Bo teraz gdzie? Teraz 14 graczy, czyli robi się gorąco. Oni się strzelali na black markecie, to wiadomo. Ja bym sobie poszedł po jakiegoś gana, może do Nowigrad. Co to ma być? Nowigrad. Co to, Wiedźmin? Kurde, jakiś taki lepszy gun. Ten military base? Bo tu na pewno ktoś będzie, nie? Najwyżej zginiemy, o, idę tutaj. Dobra, tam jedzenie jakieś dla kotki. To były strzały z tej bazy. No tak. Ale pikseloza jak biegnę, kurde. No teraz właśnie zmieniłem i jest lepiej z tego co widzę. Ale niestety no bitrate nie mogę zmienić, mam fatalny internet. To jest kurde mój duży problem. Mieli robić światłowód, coś tam robili, bo teraz remontują wokoło. No i będę dzwonił też, żeby, że może tam zrobili ten światłowód czy coś, bo wyobraź sobie, mam prędkość. Miałem 3 megabity prędkość, a teraz mam 4, nie? Dochodzi do 4, czyli maksimum 4, jest między 3 a 4. No i mam ustawione w OBS-ie na 3. A może ustawię na 4. No ale muszę mieć tą przestrzeń jeszcze na grę. I tak mi się zacina, teraz mi się zaciął. No więc 6000 to Boże, 6000 to było marzenie. Ale teraz zmieniłem tam w ustawieniach, że jakieś tam opcje zmieniłem, że w ruchu właśnie powinno być lepiej. Ten Psycho Visual Tuning. No i jest lepiej, już tak nie rozmazuję. No ale jest tragedia i tak, no. I tak lipa straszna. I to jeszcze w takim DayZ tym bardziej, nie? Gdyby to była taka strategia, gdzie jest mapa, z góry patrzysz i sobie klikasz, no to wtedy nie ma tego problemu. A tutaj roślinność to kurde. Ale piękna jest trawa na tym esekerze. Dobra, teraz będzie jechane. Tutaj daję lewe ucho, że tutaj słyszałem strzały wcześniej. Kurde macie, jasna dupa. Mam najlepsze buty w grze, więc. A to moje, dobra. Jestem głodny. I bardzo dobrze, poobserwujemy. Zwykle jak tak sobie siedzę w krzakach i jem, to. To zaraz ktoś przebiega. Dużo jest mało osób. Ogólnie ja nie wiem, czy Kipax nie kojarzy cię z. Ze streamów kuzyna. Ten to ma zajebisty internet, kurde. No kurwa, zwymiotowałem ja. Czemu niby? Nie pokazało mi, że jest coś nie tak. Wszystko było dobrze, nie było zgnite chyba. Ale jaja, może przez internet po prostu ikonka mi się nie zdążyła pokazać. Dobra, wbijamy na pełnej. Tutaj widzę worek na śmieci, czy nie? Tak, no. O kurwa, i to jest MK. Szybko! No co jest? Jak serwer restart? O, właśnie. Ty no, ale widziałeś to? No przecież to jest jakiś żart, to nieśmieszny. No MK, no zajebista MK, jeszcze w kamo. Przecież ja takich rzeczy miałem tylko raz na esekerze. MK kupiłem i od razu zginąłem. Sia piernicze. To koło worku na ciała, przepraszam. Podpis statystyki, bo muszę zobaczyć.
Właśnie, może dalej być, bo coś tam pozmieniali, że coś tam w obrębie 150 metrów od gracza, coś się tam ładuje, nie ładuje, już nie pamiętam. O, a ty byłeś na filmiku jego jednym RP, kurde, ale sobie nie przypomnę teraz, bo on miał ten Gary Snow, tak. No, kuzyn to ma ten, ma te kurde bitrate zarąbiste, no. No, jak go oglądam, normalnie jak się film, stream jak film się ogląda. O, być mało czasu, zaraz do pracy. Jest 15 minut. I zrobić jedzenie. Jakieś witaminy. I praca. A właśnie, może wiesz, o co chodzi z tym tutaj potworem na tym esekerze? Tam są jakieś potwory? Kamyszki sprzedać. Kilka miesięcy w DayZ nie grałeś. Ja pierniczę. Ja też miałem taką przerwę, że grałem w te Hearts of Iron 4. Ale no, ale DayZ to jest tak piękne, taki klimat, że... A czekaj, bo to się ładuje, dobra. No i Esekier, jak wszedłem na Esekier 2 dni temu chyba, ja wchodzę, a tutaj taka trawa, no większa ode mnie, no coś pięknego, no w życiu aż mi się to nie mieściło w pale. No i się zauroczyłem tym na razie Esekierem. Poza tym mała mapa, dużo się dzieje. Jak mam na przykład godzinkę czasu na grę, tak jak dzisiaj na przykład, no to coś się dzieje, nie? Już znalazłem jakąś emeczkę koło worka na trupy. No, kuzyn będzie chyba w czwartek streamował, z tego co tam czytałem. Czwartek wolny, no. Ja paradoksalnie mam więcej czasu właśnie jak pracuję, bo wtedy jestem w cyklu pracy, no i nikt mi tam nie zawraca głowy. Znaczy, dziewczyna mi nigdy nie zawraca głowy, to jest sama przyjemność. Jest emeczka, jasna, dupa szybciutko. Gówno w ogóle, to nawet nie ma oczu. Naładowana full auto, kuźwa, co tu się dzieje? Nawet szybciej gra chodzi. Po kostkach mi ktoś strzeli. Ale niemożliwe, że gość tak po prostu tą łemkę zostawił. Że on tu nie będzie wracał. To się wydarzyło, myślę, wtedy, kiedy słyszałem właśnie ten strzał, bo to musiało być niedawno. Co on tu jeszcze ma, ten worek na śmieci? Badly damaged. A, w sumie ta tam, po co mi to? To jest dobre. Gwoździe, a może wezmę. Więcej gwoździ, jakiś fajny celownik. Czuję, że zginę. To jest, o, jakiś super, o, jakiś noktowizor, super partia, a gdzie hełm? Hełm, buty, po co mam najlepsze w grze? To dobra, wystrój to trzeba, to jakieś podkładki bardzo drogie. Glocka to wezmę na blisk. Jeszcze w życiu takiego lutu nie miałem. W sensie na esekerze. Tak, to wiadomo, będąc prograczem. Teraz mam nową kartę graficzną i mniej mi się tnie. Mi się zawsze DayZ cięło. No, nie wiem ile mam tam godzin. Przez 1000 godzin, mam 1500 chyba, coś takiego. Przez 1000 godzin mi się cięło DayZ mniej niż 60 klatek miałem. Przydałby mi się taki celownik, żeby... No jednak był też na daleko. O, myślę, że optymalny, dokładnie. Świetny. Gdybym... Kurwa mać! Ja pierdolę. Progracz. Na zawał prawie wszedłem. Gość mnie tutaj mógł wyhaczyć w ogóle z okna, ale głupota to była. To jest 100. Full auto na 100. Ale on tutaj czuje jakieś, robi tutaj... bejty. Zawracaniem głowy. No właśnie, o, no właśnie, a multi się nie da zatrzymać. Pauza na życie. Nie podoba mi się, że... O kurwa, to było stąd? Nie podoba mi się... Takie dziwne strzały, jakby baitował. Nie wiem, czy ja chcę wchodzić w jakiegoś baita. Może z tamtego wzgórza się przyjrzę. Powinienem zobaczyć wtedy. Coś. O, nawet stąd fajna. Ale jak goś zostawił taką emeczkę w worku na ciało, to jest jakimś prokoksem. Dałem na pur teraz. Na medium fajnie, ale bym wyłączył te ambienty tutaj ogólnie. Bo to ma spory wpływ na FPS. Kurwa, u mnie przynajmniej. To jest ze środka. Mi się w bunkrze walą chyba. A, no, tam zombie biegnie.
Dobra, zobaczmy. Najwyżej to będzie koniec przygody na dzisiaj. Jakieś bejty? Kurwa. Co tu się dzieje? Mam za dużo godzin w DayZ, żeby dawać się nabrać na takie rzeczy. Ja tam nie pójdę. Gość chce, może przyjść do mnie. Znaczy, no będę czekał, aż on gdzieś będzie wszedł. No wyłączyłem V-Sync i chodzi o wiele lepiej, kurde. Wiem, że V-Sync nie wpływa tak na wydajność, a jednak. Bo ograniczał mi klatki do 60, ale nie żeby tak wpływał na wydajność, a jednak wpływa, kurde. Teraz chodzi super. Kurwa, no on tam jest w tym bunkrze, nie? Ja w leginsach, co ja mogę zrobić? Fajna lunetka, no. I na blisko, i na daleko. Muszę się napić w ogóle. Kur... Ale ścina. No. Mam nadzieję, że z takiej odległości on nie będzie słyszał, jak ja coś tam piję, nie? Aha. Coś kojarzę z tym Max Frames Ahead, no. Sobie zapiszę, żeby to ten... ogarnąć, bo to nic tam nie zmienia, a jednak zmienia. Dobra, napiłem się, a gdzie jest gun? Myk pod jedyneczką, drugi pod dwójeczką. W ogóle ten drugi, co to jest? Titan jakiś, było strzelane z niego. Na niego mógłbym dać ten celownik, co tam był. Albo taki, o. Co tu wchodzi? 4, 6, 30, nie wiem, co to ma. Czasami to kamo bardziej przeszkadza, ale w tym przypadku jest ok. Czasami na plecach przeszkadza, jak się biegnie i ten... No, ale nie jest źle. Zgodnie z moją taktyką Sun Tzu powinienem czekać, dopóki on nie narobi w gacie i nie zacznie uciekać stąd. Najlepiej, gdyby tam zaczął uciekać, zobaczyłbym to, zacząłbym go śledzić. Strzał w głowę gdzieś w środku lasu, jakby stanął. Tylko, że to nie działa na tą chwilę. Dobra, zrobię porządek. Myślę, te foregripy. Ten daje minus 25 recoil. I coś tam jeszcze, ten tylko minus 25. Dobra, czyli te wszystkie wyrzucam. Ja ogólnie się nie będę bawił w nic tam. W żadne sprzedawanie. Bitcoiny wywalam. To, co znajdę, to mam. Mam emeczkę, więc wszystko kałachowe mogę wywalić. I do shotguna. Poczekaj, co tu wchodzi jeszcze raz? 4, 6, 30. A to jest to, dobra, to sobie zostawię. Nóż to zostawię sobie, no, w sumie jeden. Tu kałachowe do wywalenia. W sumie na daleko, gdybym znalazł jakiegoś Mosina. A, pal go 8. Zapałki do wywalenia, gwoździe ambiwalentnie sobie zostawię. Tu jest 5,56, więc to sobie zostawię. Pyk, pyk. To jest śmieszne, więc to sobie zostawię. Albo nie. Cześć, to jest scope taki na daleko, do snajpienia. Może bym tak sobie zostawił takiego scope'a. Wtedy miałbym emeczkę. Fajny, zajebisty, kurde. Ale fajny ty. Razy ile to jest? 8,24. No coś mi się nie wydaje. Fajne nawet na blisko, to jest taka luneta blisko daleko, nie? Nawet na blisko jest spoko. Bardzo taka przejrzysta. Ale tamta mimo wszystko troszeczkę lepsza. Bo ma na blisko i daleko, nie? Dobra, wiesz co? Wbijamy. O, dzięki za follow. Bo nie ma co, ja zaraz muszę kończyć, a wiesz, co tam będziemy jakiś kończyć jak... Na niskiej nucie. Lepiej skończyć na wysokiej nucie. Pół godziny przeglądałem ekwipunek, żeby teraz zginąć. I to jest cały DayZ. Po cichu sobie wejdę. Tam sobie nie na 25, tylko żeby mi tu... Kurde, 100 od razu? Dobra. Niech mu będzie. A tutaj ile? Tu 100. Też może być 100. A, na pełnej wiadę. Kurde, budzik. Nie ma gościa. Kurwa, jest obok, no. Ja pierdolę, i on mnie tutaj bejtuje ewidentnie. Jeden kolega pewnie czeka po oknie.
Kurwa, no bejtuje mnie. Co ten zombie taki dobry? Ale tyle czeka gość, no przecież ile gadaliśmy o wyposażeniu, o wszystkim. Nieporozumienie, no. Czekaj, też go pobejtuję. Może wyjdzie. No. Zmienię pozycję szybko, podejdę od drugiej. Kurwa. Przyszedłem. Kuźwa, no i co ten gość tam? On jest jakimś szaleńcem kompletnym. Niespełna rozumu, no jak on może tak kampić? Trzeba być nienormalnym, no. Może jego kolega w tym baraku siedzi? Kuźwa, znowu zombie mnie goni. Ty, coś tu jest, rzeczywiście. Nie, tam coś jest, ale nie ktoś. Zamknięty. A tu śmieci są. Worek na ciało. GPS, a wezmę GPS. Ale co to ma być, no? A, kurwa. Ty, co to miało być? A tam jest, dobra. Kurwa, gdzie on jest? Ty, no on gdzieś padł na ziemię. Ja go nie trafiłem, niemożliwe. Tam jest. Teraz już nie żyje. A ten jest na górze? Co on miał? Kurde, P90. Myślę, muszę to wywalić gdzieś. Weźmie i mnie ubije. Ale jestem zesrany, bo gram sam. Zwykle gram z kolegą, nie? O, kolejny. A, on, no nic dziwnego. Miał shotguna. Ale co tu się dzieje? No to jest właśnie esekr, dlatego... Emocje tutaj sięgają szczytu. Szczytują. No właśnie. No, widzisz. Bo tutaj łatwo znaleźć broń. Dosyć taką podstawową, taki shotgun czy coś. Chociaż P90 to już chyba z bazy goś wziął. Może ogólnie oni są z jakiejś bazy, bo rzeczywiście trochę bieda edition. P90 w CS-ie. Się jechało. To 8 win, kurde. Co za magazynki są? Czy 108 win? Ja potrzebuję do M-ki magazynki, a nie jakieś 308 win. Ja mam do M-ki tylko tyle, co w tym magazynku. Dobra, z racji tego, że już koniec, to ja będę szarżował na ten bunkier i dupa. Tam leży ten gość, tak? Tylko sobie doładuję tutaj. Albo z P90. Typowo akcja jak z CS-a. Kurde, ręka boli. A te P90? Nie, już nie ma tego, naboi. Albo z tym dziadem, co tu wchodzi. 4-6. Dobra. Podejdę sobie od prawej tutaj, tak dziwnie. A jak gość tam dalej kampi, to to jest naprawdę nieporozumienie absolutne. A czekaj, bo on mnie będzie słyszał. Ja sobie pobiegnę tędy. I prosto do drzwi. Dobra, prosto do drzwi tutaj. Jest, gość kampił. Jakiś po prostu, jakiś kompletny pojeb. Tyle kampić w jednym miejscu. MK12. Kurwa. Ty wstał. Raż bez P90. Ja myślałem, że go zabiłem. Tylko szczerze mówiąc, ja tutaj nie mam miejsca, żeby coś brać nawet. Gili hut. O, fajne, kurde, biorę to. Ja nie mam bazy, jestem graczem, który nie chodzi do traderów. Więc... Przynajmniej teraz. Ja tutaj nie mam co brać nawet. RPK może. Tak wezmę, żeby to wywalić, żeby tutaj nie przybić. Rękawiczki. A moje leginsy są tak świetnie, wyglądają, że... I teraz nie dostał w plecy, kurde. Aha, okej.
Dam sobie na tą lunetę przybliżoną. Dobra, ostatnia sprawa, wejdę na tą wieżę, rozejrzę się i koniec. Kurwa. Hi, hello, hello. Can you hear me? Hi, hello. Gość jest chyba tu, w tym budynku. Yo, yo. A, na dachu jest. A, gość był gołodupcem. Kurde, szkoda. Cholera. Ale ja mam coś ogólnie z mikrofonem w grze. Nie zmieniłem tam w ustawieniach i mnie nie słychać. Chyba dlatego właśnie. Kurde. No ale seker to jest po prostu jakieś piekło, jakieś jaja. Dużo lepsze obrażenia i penetracje, no właśnie. Tam może być ktoś jeszcze, no właśnie. Ty, a co to jest? Ale gość by mnie zabił, gdyby nie to, że jest, był gołodupcem. Fajna pozycja na tym dachu. Tak to jest, Daisy, muszę już... To nie gracz na polu? Nie, właśnie to zombie był, no, zombie. No bo na tym streamie to mało widać, kurde. Już muszę iść, a kusi, żeby jeszcze sobie coś przeżyć, nie? I zaraz dostanę bułę, bo to jest niemożliwe. O, worek na zwłoki. O kurwa. Nie, to krzak, dobra. No, w moim słowniku nie ma takiego słowa jak strach, właśnie jestem odporny na takie rzeczy. Dobra. Będę się logował. O, to był ten zombie właśnie. O, kurwa, gracz. No. Tak, był tam rzeczywiście. Miałeś rację. Zamknął się teraz. Ty może będzie wchodził na górę. Wtedy go zdejmę. Tak. Dostał raz. Kto to biegnie? Kurwa, mać. A, kurwa, nie mam naboi. Pierdolę. Zabili go czy nie? Ja pierdolę. Tylko autoran. MK12. Zabit. Żebym nóg nie złamał. Dobra, ja już się będę logował, bo... Ja już się będę logował. No dawaj, dawaj. Kurwa, zginę ty, no zginę. Ale jaja. Dobra, odbiegnę sobie trochę. Kurde, ale wykrwawię się za chwilę. Gdzie one są? Trzy. Naboje, ja pierdolę. Co ja jeszcze mam tutaj? P90 CS run. O. No kurwa, nieprzeładowane. Dobra, tu tam godzinę. Kurde, muszę lecieć. Dobra, biorę rzeczy i ten, będę się logował. Kanapeczki do pracy i tak dalej. Ale Esaker, no muszę przyznać, naprawdę mi się podoba. Kurde, ta wysoka trawa, te pościgi, te wybuchy. Tutaj naprawdę dużo się dzieje i... A na serwerze jest ile osób? Na serwerze jest 12 osób! To było 12 osób. A jak jest 60, tutaj wchodzi 100 osób na ten serwer. Piękna sprawa. Nie mogę wyjść? Kurde, bo strzelałem pewnie dlatego. No to dobra, niech moja postać leżąc zostanie sobie. Żebym z głodu nie padł. No a ja... Control Alt Delete. Co jest? Daisy. Dobra. No to ja będę leciał. To dzięki wielkie. Trzymajcie się i do następnego. Jutro będę, myślę, albo nawet dzisiaj o 23:30. A jeśli nie dzisiaj, to jutro rano na pewno. W podobnych godzinach, trochę wcześniej nawet. To na razie, cześć. Heja, heja. Pa, pa. Pa, pa.